Otóż... No więc tatuś mówi, że mam się i tak ja się urodziłem i naprzód było nastroje i był to najśmieszniejszy dom wszechczasów. Zresztą przez cały czas był najśmieszniejszy dom wszechczasów. Jeżeli ktoś widział Tango Mrożka, to to jest w moim domu dokładnie. Bez przerwy. Moi rodzice poza tym w ogóle chcieli się bawić. Bez przerwy. Albo był pijaństwa w domu, albo gdzieś chodzili. Takie wczesno-dziecinne wspomnienie mam. Zimowa noc, ja się budzę. I w drzwiach od drugiego pokoju takie kolorowe balony. To ja podchodzę do tych balonów, tak wyglądam, wykładam za nich głowę i cóż ja widzę, tatuś z mamusią bawią się w tatusia i mamusie na tarczanie, ale to trwa chwilę, bo za chwileczkę są utwalenie w drzwi i wkracza policja. Okazuje się, że byli oni na balu jakimś związkowym, gdzie mamusia obstawiali jacyś absztyfiganci, jak mówił mój tatuś, bo moja mama była najpiękniejsza we Lwowie, tak twierdzi. Moja mama twierdziła tak. Otóż, no i tatuś szukał okazji, żeby ich zbić, ale okazji nie było. Na szczęście naprzeciwko odbywał się bal weteranów, strzelca. Strzelca albo weteranów wojskowych jakichś, rezerwistów. I nagle oni wychodzą i się zrobi jakaś taka pyskuwa czerwoni. Jedni do tamtych, to tamci, tamtym coś zupacy. I tatuś skorzystał z okazji, jak zaczął prać, to sprał wszystkich łącznie z absztyfikantami mamusi i z tego rozpędu jeszcze tego faceta z tymi balonami. Więc wziął ma potem mamę na ręce i te balony i przyszedł do domu, a za chwilę przyszła policja i wyprowadzali tatusia. To jeśli by chodziło o taki barwny fragment. Poza tym i tata, i dziadek wychowywali mnie tą metodą, że no muszę być dzielny, wszystko wytrzymać, bo tu mnie będą torturować, tu mnie będą bili, a tu będę siedział w więzieniu. Palić tata zawsze mówił, że mnie palił, bo pójdę do więzienia i wtedy cię zniszczę. I fakt, że pójdę do więzienia był taki zupełnie oczywisty, taki no, jasny, to dla mnie zupełnie zrozumiałe.